Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. A dziś z nami ksiądz Tomasz Steierwald, nowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże. Jaka była reakcja księdza na wieść o tej nominacji? O, to jest... tak, wiele różnych rzeczy tam się w tym momencie, kiedy ksiądz nuncjusz zakomunikował mi decyzję Ojca Świętego, wiele różnych rzeczy kłębiło się w głowie. Na pewno trochę zaskoczenia, dlatego że to nie są codzienne rzeczy, takie sprawy, które na co dzień spotykamy. Trochę lęku, no bo też to jest taka sytuacja, że mam świadomość, że w tym momencie właściwie w ciągu tych kilku minut rozmowy z księdzem nuncjuszem podejmuję się decyzję na resztę swojego życia. Może też trochę takiej nieśmiałej radości, bo odbierając tę nominację w duchu wiary, gdzieś przyjmuję to jako pewien konkretny wyraz woli Bożej, więc który chciałbym się poddać, więc tak, było to i zaskoczenie, trochę lęku, poczucie odpowiedzialności na pewno, taka fajna mieszanka, że tak się wyrażę. Jakie zadania stoją teraz przed biskupem? Na pewno wszystkich jeszcze nie wiem. Tutaj ksiądz biskup Romuald Kamiński podczas spotkania powiedział, że chciałby, żeby tą przestrzenią, w której pracowałbym, byłaby to kwestia niejako kontynuacji tego, co robiłem wcześniej, czyli trochę pracy formacyjnej z młodymi księżmi. Także jakieś przestrzeni pracy z rodzinami. Być może dlatego, że faktycznie w mojej przestrzeni naukowej podczas pisania doktoratu zajmowałem się problematyką rodzin. No i właśnie wykorzystując także trochę tej mojej wiedzy związanej z tą właśnie przestrzenią psychologiczną, być może jakieś pracy związane z pomocą ludziom, którzy właśnie jakoś jej potrzebują. Oczywiście tego typu rzeczy później się też dookreślają, natomiast faktycznie to już pomaga przynajmniej w takim zakresie mentalnym trochę przygotować się, czy mieć jakieś myśli, projekty, które być może potem będzie można zweryfikować, czy wykorzystać. A czy ksiądz ma swoją własną misję, jakiś cel? Nie wiem, czy nie za wcześnie o tych rzeczach mówisz, dlatego że dla tych, którzy nie są wtajemniczeni w takie procesy właśnie wyboru biskupów, przypomnę tylko, że zwykle przebiega to w ten sposób, że ksiądz nuncjusz komunikuje wolę Ojca Świętego kandydatowi i później przez kilka dobrych dni, około tygodnia zwykle jest tak, że jest to objęte ścisłą tajemnicą. Poza tym, że wie o tym biskup ordynariusz i ewentualnie jedna czy dwie osoby więcej, jest taki kandydat zobowiązany do tajemnicy, więc tutaj zwykle przez ten czas tego tygodnia no na spokojnie człowiek układa sobie pewne rzeczy, trochę też tak było w moim przypadku. Nie tyle co myśli się o misji, ale też jakby myśli o tym, jak się do tego dobrze przygotować później, więc na pewno jakieś tam pewne rzeczy gdzieś tam w głowie się rodzą, ale myślę, że też jakby praktyka życia i nowe obowiązki, które będą poza tymi zakomunikowanymi, też będą to jakoś weryfikowały i pokazywały. To, żeby nieco się dowiedzieć więcej, zadam pytanie nieco inaczej. Co zdaniem księdza jest dziś największym wyzwaniem dla Kościoła? Czy Kościół przeżywa kryzys? Jeżeli tak, co potrzeba Kościołowi dziś? Trochę nie lubię pytania, czy Kościół przeżywa kryzys, bo tak naprawdę to wszystko zależy od tego, co jest tym kryzysem. I ja przynajmniej na zajęciach z moimi słuchaczami zawsze mówiłem, że kryzys jest nie tylko czymś negatywnym, ale może być pewną szansą, dlatego że czy kryzys w małżeństwie, czy kryzys osobisty jest po prostu takim punktem, w którym zatrzymujemy się i zaczynamy weryfikować to, co do tej pory wydawało nam się, że idzie dobrze. Czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację małżeństwa, które przeżywa kryzys, to w sytuacji kryzysu mamy dwie drogi. Albo mówimy sobie, nie układa się nam, rozchodzimy się, albo mówimy sobie, słuchaj, usiądźmy, pogadajmy, co się z nami stało, że po tych 15-20 latach na przykład, no już nie jest tak, jak było wcześniej. I może się okazać, że kryzys stał się świetną okazją do tego, pewnym punktem zwrotnym. Zresztą jest taka jedna między innymi z definicji tego słowa kryzys, punkt zwrotny, który powoduje, że jednak zaczynamy wchodzić w nową jakość, jeszcze lepszą i bardziej nas to wszystko umacnia. Więc tutaj myślę, że nie chciałbym mówić o słowach kryzys w Kościele, czy nie kryzys w Kościele, na pewno inna sytuacja, która stawia przed nami wiele różnych wyzwań, ale w zależności od tego, jak do tego podejdziemy, jakie podejmiemy, może się okazać, że jak będzie dobrze wykorzystana, że pomoże tak naprawdę wielu ludziom odnaleźć Pana Boga. Biskup na piedestale, czy biskup blisko ludzi? Jaka wizja jest księdzu bliższa?
No, trudne pytanie. No, oczywiście, że blisko ludzi, no chciałbym, żeby tak było. Zdaję sobie sprawę z tego momencie, jak zostałem rektorem, że czasami jest tak, że ma się różne idee, różne oczekiwania albo różne swoje projekty, ale nie zawsze to wychodzi, żeby takie zrealizować. No, chciałbym, żeby to było takie blisko, które jest właśnie blisko ludzi. I będę do tego dążył. Często też zadawanym pytaniem jest to, jak dotrzeć do młodych. Ostatnio bardzo gorąca dyskusja po tym, jak Watykan zaprezentował swoją maskotkę oficjalną, nazywa się Luz. I gorąca dyskusja wraz z głosami krytycznymi, które polegały na tym, że to nie jest ta forma, że trochę maskotka stylizacji anime to nie ta droga. Jak ksiądz z kolei ocenia właśnie te sposoby docierania, czy Kościół powinien po takie metody jak maskotka na przykład sięgać? Powiem trochę inaczej, na to pytanie inaczej trochę odpowiem. Wydaje mi się, że na pewno Kościół powinien pozostać i wchodzić coraz bardziej w sferę kultury, dlatego że miałem takie małe przemyślenie po tym, jak ksiądz biskup Jacek rozpoczął projekt w naszej diecezji właśnie namalować katolicyzm od nowa. Pomyślałem sobie, że niezależnie od tego, ile było głosów pozytywnych czy krytycznych, ile osobom podobały się dane obrazy, którym się nie podobały, na pewno powstał pewien twórczy ferment. O pewnych rzeczach zaczęto bardziej mówić. Niektórzy zaczęli bardziej zastanawiać się nad treściami wiary, które były prezentowane w tych obrazach. Ja myślę, że Kościół nie może wyjść z tej przestrzeni kultury, tym bardziej, że dzisiaj, jeżeli chodzi o ludzi młodych, częściowo na pytanie odpowiadając, widać bardzo mocno, jak kultura wpływa na młode osoby. I teraz czasem bywa tak, że jest to kultura pozytywna, ale też niekiedy jest to kultura destruktywna, która powoduje, że młodzi ludzie, nie wiedząc o tym krok po kroku, wchodzą w takie sfery, z które potem jest bardzo ciężko wyjść o własnych siłach. Mam to na myśli pewne nurty kulturowe, które mogą powodować, że wchodzą w jakiś nihilizm, brak poczucia sensu życia, dosięgają pewnego dna, z którego nie wiedzą, jak pójść dalej. Więc jak najbardziej Kościół powinien w tej sferze kultury być. Oczywiście rozeznając to, w jaki sposób i w jakiej formie, bo być może dana rzecz nie do jednej osoby przemówi, ale przemówi do kogoś innego i będzie to jakiś punkt zwrotny albo moment, dzięki któremu ktoś zacznie szukać trochę bardziej Pana Boga. To właśnie w którym kierunku zmieniać ten obraz duchowieństwa, żeby trafić do tych, którzy, dla których może Kościół już przestał albo przestaje być wiarygodny? To jest bardzo szerokie pytanie, panie redaktorze. No, mamy czas. Dzisiaj akurat mamy czas. Oj, niestety mam trochę tego czasu dzisiaj. Bardzo szerokie pytanie, ale mówię to nie, żeby od tej odpowiedzi uciekać, ale wydaje mi się, że to na wielu różnych polach mogłoby przebiegać. Na pewno wydaje mi się, że ta cała sytuacja wymaga takiego dużego rachunku sumienia od nas, księży, żeby przede wszystkim zastanowić się, w jakim kierunku podążamy i to, czy na pewno jesteśmy wierni swoim powołaniu. Mam tu na myśli kwestię taką bardzo duchową, czyli kwestię mojej relacji z Chrystusem, z Panem Bogiem, no bo bez tego stajemy się po prostu urzędnikami, którzy mniej lub lepiej lub gorzej wypełniają pewne funkcje w Kościele, więc jakby to jest ta pierwsza rzecz. Na pewno te wszystkie sytuacje dzisiaj w świecie wymagają też pogłębienia naszej odpowiedzi wiary na to wszystko, co jest. Natomiast też wydaje mi się, że absolutnie nie należy zostawać w tyle z pewnymi rzeczami w sposób umiejętny, i to jest chyba ważne słowo, umiejętne, wykorzystywać to wszystko, co dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki. Czy to są media społecznościowe, czy to są kwestie różnego rodzaju dotarcia do ludzi w ogóle, nie tylko młodych, tylko wydaje mi się, że istotą jest to umiejętne. Kiedyś ze swoimi klerykami rozmawialiśmy na temat wykorzystywania, załóżmy, różnych mediów społecznościowych i tego, jak na przykład media seminaryjne mogą tutaj pomóc. No i było mnóstwo różnych projektów i tak rozmawiamy sobie i w pewnym momencie mówię, słuchajcie, ale z tego, co ja słyszę, to żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, to wy byście musieli 5-6 godzin dziennie poświęcić na to, żeby to tak grało. Przecież wasza funkcja jest teraz inna. Wy się przygotowujecie do tego państwa. Zróbcie coś solidnego, żeby to miało kontynuację, ale żeby was tak nie angażowało, bo inaczej wypalicie się w ciągu 2-3 miesięcy i potem będzie zero, pustka, prawda? Więc wydaje mi się, że to słowo umiejętnie wykorzystać jest tu istotne. Tak samo jak zresztą Kościół, to jest w ogóle druga rzecz. Wydaje mi się, że nie ma co czasami odkrywać Ameryki, czasami i wystarczy zobaczyć, co robiono kiedyś, jakby dostosować te rodzaje do współczesności, bo niekiedy my powtarzamy te same rzeczy, tylko w innych szatach, że tak się wyrażę. Często w kontekście wychowywania dzieci mówi się, że trzeba najlepsze wzorce czerpać z tego, co już było, od naszych rodziców, dziadków i z tego, co już wiemy teraz. Więcej, żeby nie zamykać się ani na przeszłość, ani na teraźniejszość, przyszłość, tylko szukać najlepszych wzorców kiedyś,
czasów, które minęły, no właśnie, z obecnych czasów. I nawet pozwolę sobie dopowiedzieć jedną rzecz, która mi się teraz skojarzyła. I warto starać się patrzeć pozytywnie. My z jednej strony jesteśmy w lepszej sytuacji niż nasi przodkowie, dlatego że już wiemy, co się sprawdzało na przykład w niektórych przestrzeniach, a wiemy, co nie. I teraz, jeżeli w sposób mądry korzystamy z tego wszystkiego, no możemy sobie ułatwić życie też w wielu przestrzeniach. Chociażby w tej sferze wychowania, o której mówimy. To ja zapytam jeszcze szerzej, jeszcze bardziej otwarte pytanie. Dlaczego Kościół jest nam potrzebny dziś? Dlaczego i do czego? Mhm. Dla ludzi wierzących, ale nie tylko, no jest on znakiem, który przypomina nam o zbawieniu. No bez wspólnoty Kościoła do zbawienia nie dojdziemy. We wspólnocie Kościoła mamy sakramenty. W tej wspólnocie możemy starać się uświęcać i do Pana Boga dążyć. To jest bezdyskusyjne i to jest ta sfera duchowa. Natomiast możemy też rozpatrywać to na różnych innych sferach, o których często dzisiaj się zapomina, chociażby sfera społeczna. Kościół jest nam potrzebny dlatego, że jako instytucja przypominająca o wartościach, przypominająca o priorytetach, ona może być takim punktem odniesienia dla wielu rzeczy. Jeżeli nie będzie Kościoła, jeżeli nie będzie tych punktów odniesienia, możemy obudzić się za kilka czy kilkanaście lat w sytuacji, w której będziemy tęsknili za powrotem do tego, co było, ale będzie trochę za późno. To jest tak samo zresztą z wieloma instytucjami, które mają pewne wartości społeczne szerzyć. Jeżeli one zanikają, to po jakimś czasie widać, że to było błędne. Mhm. Powiedział ksiądz, że pracował z klerykami, przygotowując ich do kapłaństwa. Jaka jest największa trudność w tym procesie, w tym zadaniu? Największa trudność w tym zadaniu? Ja może nie powiem największa trudność, ale powiedziałbym największe wyzwanie i zadanie do zrobienia dla formatorów, ojców duchownych, dla kleryków. Wydaje mi się, że tutaj jakby sensem i sednem jest zrozumienie, że będąc w seminarium, przygotowując się do kapłaństwa, nie mam się dobrze wyuczyć do spełniania zawodu, tylko ja mam faktycznie przez te 6, jak to było wcześniej, teraz 7 lat, ja mam starać się wejść w taką osobistą relację z Chrystusem, że z tego będzie wynikała moja gorliwość w wypełnianiu pewnych rzeczy, obowiązków, chęci kształtowania siebie, dokształcania się i tak dalej, bo będę wiedział, że jeżeli on powołuje, ja na to powołanie odpowiadam, to po prostu nie mam być tylko sprawnym robotnikiem, ale mam stawać się tym, który nieustannie w niego się wsłuchuje. I teraz, jeżeli taka relacja gdzieś wiary się nawiąże w kleryku, w seminarium, to niezależnie od tego, gdzie on pójdzie, co będzie robił, on się odnajdzie, bo będzie miał pewne podstawy też duchowe, z których będzie mógł korzystać. Natomiast jeżeli tego nie ma, to może być tak, że gdzieś zaczniemy szybko patrzeć po święceniach na to, gdzie jesteśmy, przez pryzmat bardzo ludzki. Czy jestem na lepszej, gorszej parafii, jakich mam ludzi, czy mam łatwą, czy trudną szkołę, czy moje talenty są wykorzystane w pełni, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Bez tego aspektu wiary może dość szybko takie frustracje. I to jest chyba największe wyzwanie, bo do tego nie można przymusić, o tym można mówić, ale jeżeli ktoś sam w to nie wejdzie, to no, niestety nie mamy wpływu na to, co się dzieje w człowieku samym, prawda? On musi sam też jakby chcieć. I to nazwałbym największym wyzwaniem, czyli jakby pogłębienie wiary i pogłębienie tego powołania, z którym ktoś przychodzi. Mhm. A jak połączyć to przygotowanie do kapłaństwa z tym procesem uczulenia na zrozumienie wizji świata świeckich na przykład? Żeby nowi kapłani nie byli, może nie wiem, to złe słowo, oderwani. Za bardzo oderwani od tego świata świeckich ludzi. Wydaje mi się, że po części też tutaj już sam fakt bycia później na parafii powoduje, że nawet jak mamy takie podejście, że raczej nie widzę się za bardzo w pracy ze świeckimi, to życie parafialne ma szansę trochę to zweryfikować. To jest jedna rzecz, ale na pewno też warto pamiętać o pewnych przestrzeniach, które już w seminarium można robić. I tutaj wydaje mi się, że dużą pomocą mogą być różnego rodzaju praktyki, chociażby które klerycy mają. My na przykład od jakiegoś czasu w naszym seminarium też mamy praktyki, wprowadziliśmy praktyki związane z byciem urodzin, po to, żeby też klerycy poza takimi praktykami czysto pastoralnymi, kiedy pomagają, załóżmy, jako okolici w parafiach, kiedy są u chorych, też po prostu byli tak trochę na co dzień, załóżmy, z rodzinami. Wiele praktyk jest też w wakacje. Wydaje mi się, że to jest taki aspekt, który właśnie może też pomóc, ale oczywiście no, musimy być otwarci na to, co się dzieje gdzieś tam w świecie, ewentualnie co jakiś czas rewidować nasze założenia, ewentualnie zobaczyć, jak lepiej do pewnych rzeczy przygotować. Trochę powiedzieliśmy o zagrożeniach dla dzieciaków, mówiliśmy o tych nowych technologiach, które są szansą i zagrożeniem jednocześnie. Tutaj trzeba umiejętnie to wykorzystywać. Jakie jest dziś największe zagrożenie dla rodzin? Tak na chwilę zamilkłem, bo staram się przeanalizować to wszystko, ale
No, znowu nie chciałbym tutaj jakoś wyrokować bardzo mocno, ale wydaje mi się, że tych zagrożeń może być kilka. Pierwsze to zanik więzi, przede wszystkim takiej małżeńskiej też, który rzutuje potem też na dzieci. Drugi to chyba to w wielu rodzinach, szczególnie wierzących, to jest takie spłycenie wiary lub jakby stawienie trochę na bok, dlatego że wiara też bardzo wiele rzeczy porządkuje gdzieś. Jeżeli gdzieś tam z tą wiarą jest krucho, to też przekłada się na różnego rodzaju relacje. I trzecie, wydaje mi się, że to, co obserwuję dzisiaj, egoizm. Egoizm ludzi, którzy traktują, przepraszam, to jest uogólnienie teraz, ja mówię uogólniając oczywiście, bo nie zawsze tak jest, ale czasami jest tak, że ktoś może traktować małżeństwo jako taką wspólnotę, w której póki jest nam dobrze, to jest nam dobrze, ale jest mi źle, to ja nie będę się starał teraz, żeby coś naprawiać, czy układać lepiej, tylko to ma przede wszystkim dobrze mi służyć, najlepiej jak to będzie nam obydwojgu służyło dobrze, a jak przystanie, to wtedy po co mamy się do czegoś zobowiązywać. I to jest szerokie słowo, bo w tym egoizmie też kryje się kwestia braku chęci do walki z kryzysami, braku chęci do zobaczenia, co mogę dać po to, żeby ta wspólnota małżeńska czy rodzinna gdzieś się rozwijała, ale to jest też owocem tego, co się dzieje dzisiaj w świecie. Duży indywidualizm, narcyzm, nakierowanie na siebie, na moje potrzeby, moje pragnienia powoduje, że gdzieś zapominam, że jesteśmy w pełni szczęśliwi, jak naprawdę dajemy coś z siebie kochanej osobie. I to są takie podstawy, o których nasi bliscy pamiętali gdzieś, tak nawet czasami nieświadomie, po prostu w takiej prozie życia, a my dzisiaj o tym w ogóle zapominamy. Myślę, że to są takie przestrzenie, oczywiście może być więcej, ale nad którymi warto się pochylić. Księży biskupie, często pod swoimi publikacjami, ale też innych mediów, dziennikarzy, gdy wypowiada się ksiądz na temat właśnie rodziny, to bardzo często pada argument, ale co ten ksiądz może o tym wiedzieć? Co on może wiedzieć? Dlaczego on nie uczy? Dużo może wiedzieć. No właśnie. Dużo może wiedzieć. Oczywiście to od księcia też zależy, ale no, często jest tak, że jeżeli towarzyszymy rodzinom w ich trudnościach i problemach, czasami nawet sama kwestia sakramentu spowiedzi. Wielu księży przecież jest tak, że i towarzyszy rodzinom w takich prostych rzeczach gdzieś tam w parafii, wysłuchuje i doradza w różnych przestrzeniach. Czasem jest tak, że właśnie jakby to spektrum wiedzy jest o wiele bardziej szerokie, z bardzo prostego powodu. Nie mamy go tylko i wyłącznie tej wiedzy, nie mamy tylko wyłącznie jakby z jednej rodziny, chociażby nasze rodziny pochodzenia, ale z wielu rodzin, które spotykamy. A po drugie, sami też pochodzimy z rodzin, więc często nasi klerycy mają jakieś dobre wzorce. I ja powiem szczerze, też tutaj Panu Bogu dziękuję za moją rodzinę, bo wiele z tych wzorców, które gdzieś tam miałem, czerpałem, no do dzisiaj są dla mnie fundamentem. Ja niesamowicie widzę, jak jest to ważne, po prostu, że gdzieś tam w rodzinie te fundamenty rodzice nie dbali. No tak, fundamenty są najważniejsze. Co ksiądz myśli o nowym metropolicie warszawskim? Bo wszystko, panie, że dzieje się tak szybko. Wczoraj metropolita warszawski, dzisiaj biskup pomocniczy warszawsko-praski, że ja nawet nie miałem czasu zastanawiać się nad tymi rzeczami. Cieszę się bardzo, że jest. Jest to, moim zdaniem, nominacja bardzo ciekawa, bo tak naprawdę ktoś, kto chyba trochę zna Warszawę też pod różnymi względami, pracował wcześniej jako prefekt w Ołtarzewie, ksiądz arcybiskup, a na pewno tutaj nominacja, która jest oczekiwana chociażby z tej racji, że ksiądz kardynał potrzebował też kogoś, kto będzie jego następcą, więc cieszymy się. To bez tych dynamicznych zmian wyszło dobro, prawda? Jak zawsze, tego sobie wszyscy życzymy. Ksiądz Tomasz Steierwald, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.